Rektor Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, profesor Paweł Cięszczyk, wziął udział w PGE największej lekcji WF-u, wydarzeniu zorganizowanym w Gdańsku przez Stowarzyszenie Akademia Sportu Artura Siódmiaka. W hali widowiskowo-sportowej Erga Arena ćwiczyły blisko 4000 uczniów szkół podstawowych z całej Polski. No to już jest, może nie powiem, że rutyna, ale na pewno z każdym rokiem nabieramy doświadczenia i ta organizacja wydaje nam się, że jest coraz lepsza. Najważniejszym elementem są dzieci. Organizacja to jest już taka rzecz trochę umożliwiająca tylko dobrą zabawę i frekwencja dopisuje, mimo to, że ten czas pandemiczny jest dość specyficzny, to jeszcze wersja hybrydowa, dzieciaki, które się łączą gdzieś też przez internet, czy te nowoczesne wszystkie techniki, a tak naprawdę uśmiechnięte dzieciaki, zadowolone, bo przygotowaliśmy też oprócz zajęć głównych, na płycie głównej też w kuluarach zajęcia dodatkowe. Myślę, że parę godzin spędzą i taki pozytywny bodziec pójdzie w eter, wrócą do swoich domów, do szkół. Z koszulką, z autografem, z pamięcią tego, co tu się wydarzyło. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu jest z nami, moi drodzy, rektor Wielkiej Profesor Paweł Cięszczyk. Zawsze warto zachęcać do aktywności fizycznej, zawsze warto przyciągać młodych ludzi do sportu. Ja myślę, że to są tak oczywiste rzeczy, że nawet nie trzeba tego tłumaczyć. Szczególnie cieszę się, że to przedsięwzięcie żyje, że to przedsięwzięcie idzie Mikołaj. Dzień dobry Panie Mikołaju. Szczególnie cieszę się z tego, że w czasie pandemii, gdzie jeszcze są większe potrzeby przyciągnięcia tych młodych ludzi, zaktywizowania, program ministerialny WF z AWF, teraz program, którym jest wsparł drugi minister. Ja myślę, że to są tylko i wyłącznie ogromne korzyści. Nie, no ja super, to jest mój chyba czwarty rok z rzędu i bardzo się cieszę, że tak licznie dzieciaki przybywają na tę lekcję. No, w tamtym roku mieliśmy inną sytuację, przez pandemię prowadziliśmy lekcje online, ale też było bardzo dużo dzieciaków online. Dzisiaj mamy, zobaczcie ile, jak dużo dzieciaków, ale pamiętam, że któregoś roku było bardzo dużo, było chyba z 5000 dzieciaków, więc w ogóle wow. Inicjatywa jest świetna, szczególnie w czasach, w których żyjemy, kiedy zachęcanie dzieci do aktywności fizycznej jest wyzwaniem cywilizacyjnym przed rozwiązaniem, którego stoimy my wszyscy jako dorośli ludzie. W naszych czasach było zdecydowanie łatwiej, bo mieliśmy jako dzieciaki zdecydowanie mniej alternatywnych form spędzania czasu. Internetu nie było, komputer mało kto miał, smartfonów na świecie nie było. Ile było kanałów telewizji, jak one były ciekawe, to wszyscy doskonale pamiętamy. No dzisiaj dzieci są w zupełnie innej sytuacji i rzeczywiście musimy zabiegać o to, aby one wracały do sal gimnastycznych, na boiska, aby chciały aktywnie spędzać czas. I ta impreza jest świetnym przykładem, jak można to robić, dlatego jako ministerstwo z przekonaniem o tym, że dobrze robimy, wspieramy tę inicjatywę po raz kolejny i niewątpliwie będziemy ją wspierać również w następnych latach.